Ale Janek bajeruje tą laskę. Ciekawe, czy to tak na poważnie. Ja z nią chodzę na kółko biologiczne, jest całkiem spoko. Luisa i Janek należą do tej samej paczki przyjaciół. Janek chciał umówić się z dziewczyną, bo bardzo mu się podoba, jednak uczennica go odrzuciła. Co ty się przejmujesz? Teraz zaczyna żałować swojej decyzji. Bo ja wiem, mnie ta laska jakoś nie podchodzi. Na mój gust, to ty jesteś zazdrosna. No dobra, może trochę jestem, ale po prostu tego nie rozumiem. Janek powiedział, że mu się strasznie podobam, a teraz flirtuje z inną. Może próbuję się pocieszyć, w końcu powiedziałaś, że go nie chcesz. Powiedziałam, że wolę się przyjaźnić. Przecież wiesz, że ja go naprawdę bardzo lubię. Czyli jednak chciałabyś się z nim spotykać? No tak, on jest super fajny i w ogóle. Powiedziałam nie, bo wziął mnie z zaskoczenia. To z nim pogadaj! Macie rację, przecież przez jedną lekcję mu nie przeszło. Dobra, zaczekajcie. Powodzenia. Janek? Tak? Chodź, możemy pogadać? No, jasne. Słuchaj, chciałam ci powiedzieć, że nie do końca to wszystko przemyślałam, kiedy powiedziałam ci, że nie chcę się z tobą umówić. Nie rozumiem. No bo ty mi się jednak podobasz. Jednak? Jak cię zobaczyłam przed chwilą z tamtą laską, to zrobiłam się naprawdę zazdrosna, więc to chyba oznacza, że mi na tobie zależy. Luisa. Wiem, wychodzę teraz na jakąś niezdecydowaną wariatkę, ale naprawdę mi się podobasz i chcę z tobą się umówić. Tylko, że ja też parę rzeczy przemyślałem i miałaś rację. Powinniśmy się kumplować i tyle. Co? Przecież mówiłeś, że ci na mnie zależy. A ty mnie spławiłaś. A teraz się mścisz? Nie, po prostu... Powinniśmy zostać tylko kumplami i tyle. Przecież sama tego chciałaś. Luisa! Nie wiem, o co chodzi Luizie. Najpierw mówi, że nie chce się ze mną umawiać, potem zmienia zdanie. Ona myśli, że ja za nią nadążę? Sorry, ale skąd mam wiedzieć, że teraz mówi serio, a za godzinę jej się znowu nie odmieni?